Dzień dobry Państwu. Ostatnia część ryb, którą zgodnie z obietnicą zaczynam. Ja kilka razy mówiłem, że ta ryba jest na pewno Państwu znana, o tej z pewnością słyszeliście, no ale teraz już chyba bez pudła. Jeśli ktoś nie słyszał o karpiu, to jest to dla mnie ze wszechmiar dziwne. Oczywiście żart, wszyscy go znamy przede wszystkim jako potrawę wigilijną. Jest to najpopularniejsza ryba na naszym stole o bardzo długiej i ciekawej historii. Znowu pytanie, na które zaraz odpowiem, ale jak się Państwu wydaje, czy jest to ryba, która w Polsce występowała w sposób naturalny, była od zawsze? Otóż nie. Karp jest rybą, która pochodzi nie specjalnie daleka, ale najbliższe naturalne stanowiska to jest zlewnia Dunaju. W związku z tym, no skąd się u nas wziął? Był bardzo dobry, bardzo odporny, łatwy do hodowli. W związku z tym od dawien dawna, mniej więcej od VIII-IX wieku, już wtedy stał się rybą hodowlaną, trzymaną w stawach. Jaka instytucja była szczególnie zainteresowana rybą hodowlaną? Klasztory. Dlaczego? Ponieważ ryba jest daniem postnym. W związku z tym właśnie przyklasztowne różne stawy były bardzo zainteresowane karpiem i on tak sobie migrował od klasztoru do klasztoru. Do nas trafił od południa poprzez Czechy w XI, XII wieku, no tutaj ciężko dokładnie powiedzieć. Jest w tej chwili jedną z ulubionych ryb zarybieniowych, czyli takich, którymi zarybia się różne akweny. Przede wszystkim jeziora, także jeziora zaporowe, ale niekiedy również rzeki. On zresztą potrafi wypłynąć ze zbiornika zaporowego, przepłynąć kawałek w górę rzeki, zwłaszcza w Cowce, jak ona jest spowolniona, wpłynąć do jakiegoś starorzecza. Bywa łowiony także w rzekach. Natomiast są tutaj, od razu chcę wyjaśnić nieporozumienia dotyczące form karpia, ponieważ on tworzy rozliczne formy, różniące się ułuszczeniem, ubarwieniem. I jedną z takich form jest widoczny tutaj karp pełnouski. Jest po prostu całe ciało ma pokryte łuską. Jest w charakterystyczny sposób wygrzbiecony. Im więcej pokarmu, im mniej on musi pływać, tym to podobna sytuacja trochę jak z karasiem. Tym się będzie robił taki wyższy. Chociaż nie będzie sytuacji, że będzie wyższy niż dłuższy. To nie. To nie karp. On to jest poniżej jego godności, żeby się tak zatuczyć, ale no niezłe kabany potrafią pływać w naszych wodach. Natomiast mamy też formę pełnouską, która jest nazywana sazanem. Zwróćcie Państwo uwagę, znacznie smuklejszą. I to jest forma dzika, którą moglibyśmy spotkać na przykład w Dunaju czy w Cisie. Teraz często, zwłaszcza kilkanaście lat temu, można było słyszeć relacje wędkarzy, doniesienia do pism wędkarskich o złowieniu sazana w naszych wodach. To jest, proszę Państwa, bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Naturalna migracja z Dunaju, jakaś karkołomna zupełnie sytuacja. Sądzę, że po prostu chodzi o nierozróżnianie karpia pełnouskiego i sazana, bo jak powiedziałem, karp pełnouski, którym się często zarybia, on w rzekach może się zdarzyć w starorzeczu, natomiast sazan jako taki, wydaje się to bardzo, bardzo nieprawdopodobne.
Czy karpie rozmnażają się w naszych wodach? Otóż najprawdopodobniej nie. Czyli wszystko, co łowimy, to są ryby pochodzące z zarybień, aczkolwiek zachowania tarłowe, a skuteczny rozród to nie jest dokładnie to samo, bo ryba może wykazywać zachowania tarłowe, ale tarło może być nieudane. No, nie zostało potwierdzone w 100%. Przypuszczalno, że może w gople, to gopło się zresztą często tutaj przewija ze względu na specyficzną termikę. Może jeszcze parę innych lokalizacji, ale 100% dowodów nie ma ani w tą. Czyli przyjmujemy, że jednak wszystkie ryby pochodzą z zarybień, dlatego w wędkarstwie karpiowym to jest bardzo specyficzny rodzaj wędkarstwa. Karpiarze to w zasadzie inna kategoria wędkarzy. Tam jest inny sprzęt, inna technika połowów, wielodniowe zasiadki, specyficzne węciska z sygnalizatorami, bardzo mocny sprzęt, namioty, maty do ważenia ryb. Akcesoria wędkarskie trzeba wozić terenowym samochodem na łowisko, bo inaczej się nie zmieszczą. Ostatnio w jednym z katalogów poważnej firmy wędkarskiej jako element wyposażenia karpiowego znalazłem ładowarki do takie specjalne akumulatory do laptopów. No, trudno to uznać za element sprzętu wędkarskiego, no ale no, tacy są karpiarze. I oni się szczycą tym, i zresztą zupełnie słusznie, że w bardzo dobrej kondycji, opatrzywszy każdą ranę, na przykład ranę po haczyku, układają ryby na specjalnych matach. Wszystkie ryby są po zważeniu, również w worku specjalnym do ważenia, mierzeniu, uwalniane do wody z powrotem. Na niektórych najsłynniejszych łowiskach karpiowych ryby, które różnią się wzorami łusek na ciele, zyskują imiona i ludzie przyjeżdżają specjalnie po to, żeby złowić konkretną rybę. Piąty, szósty raz. No całkiem coś innego niż rozumiemy przez klasyczne wędkarstwo. Ale to tylko jakby potwierdzenie tezy, że karp się cieszy w kulturze jak gdyby szczególną pozycją. I teraz popatrzmy na kilka tych form hodowlanych. Karp lampasowy, częściowo o nagiej łusce, z takim uszczeniem w kilku rzędach. Pełnołuski, o którym już wspominałem. Lustrzeń, jeden pas łusek, nie licząc tego wąskiego pod płetwą grzbietową, już znacznie bardziej ceniony przez gospodynie domowe, a ten to już w ogóle jest bajka, golec, on praktycznie w ogóle nie ma łuski, tylko troszeczkę tutaj. W związku z tym, jeśli wybieramy na święta karpia, to prawie zawsze golce schodzą pierwsze, albo nawet są droższe. Proszę Państwa, jeśli chodzi o sposób żerowania, znowu pysk dolny, ryba przystosowana do życia jednak tam, gdzie jest spora warstwa mułu na dnie, a przynajmniej podłoże jest tak, nie jest twarde, w żadnym wypadku żwirowe, tam się karpie nie utrzymają, zwłaszcza te większe. I proszę Państwa, technika zdobywania pokarmu przez karpie to jest coś przypominającego to, co robią świniowate. To znaczy wysuwamy ryjek, ma oczywiście ryjek, jak przystało na rybę przydenną, wkłada ten ryjek w muł, w podłoże i płynie powoli. Wydmuchuje ten i w opadającej chmurze wyszukuje to, co się znajduje, co znajduje do jedzenia. No, oczywiście świniowate nie wyszukują w chmurze, ale sama zasada jest bardzo podobna. Proszę Państwa, kiedy stado karpi, to na łowiskach specjalnych jest bardzo dobrze widoczne,
rusza na żer, to po prostu mamy nagłe, obsumiem, nagłe zmętnienie wody na kilkudziesięciu metrach kwadratowych. I bąble, i bąble, i bąble. To widać, że karpie wtedy żerują. Miało nie być o gatunkach obcych, a tu się jakoś pojawił. Tołpyga biała, proszę Państwa, również import ze wschodu. I również pierwsze zarybienia na wodach ciepłych, na jeziorach Konińskich. Tołpyga biała, ryba bardzo, bardzo, bardzo duża, o bardzo szybkich przyrostach. Jej możliwości to jest około 50 kg i dobrze ponad metr długości. Ale uwaga, ją sprowadzono w zasadzie jak gdyby przy okazji w znacznie mniejszej liczbie niż amura. Ona nie żywi się roślinnością naczyniową, nie jest kosiarką. Jest generalnie planktonożerna, ryba tej wielkości, która żywi się bardzo drobnym pokarmem. Aczkolwiek znowu bywają wyjątki potwierdzające regułę, to co Państwu mówiłem. Jeżeli coś podpłynie pod pysk, a jestem wystarczająco duży, żeby to połknąć, to ja to połknę. Tołpyga potrafi być nawet drapieżna, to znaczy żerować na niewielkich rybach, na uklei, na słonecznicy, przede wszystkim na uklei, na styńce także, jeśli trafi akurat na styńkę, taką do 10 cm połknie bez problemu. I kolejna ciekawostka, wędkarze coraz częściej, to nie jest nagminnie, ale coraz częściej łowią tołpygi na błystki podlodowe, czyli z lodu, wtedy kiedy ta ciepłolubna ryba w ogóle nie powinna żerować, do tego jeszcze na imitację ryby. No, taką dosyć solidną, między 7-8 cm, oczywiście różnie to bywa. W każdym razie bardzo tajemnicza ryba, bardzo, bardzo ładna i bardzo smaczna. A to, proszę Państwa, jej kuzynka, również z importu. Nie myślcie Państwo, że przezrocze jest odwrócone. Nie. Ona tak wygląda. Trochę niezbyt przyjemna, jeśli chodzi o pozycję oka, układ pyska i tak dalej. To jest tołpyga pstra. No, to schodzimy na ziemię, to znaczy do znacznie mniejszych ryb. Może to zabrzmieć dosyć dziwnie, ale to jest ryba, która nazywa się koza. Ryba niewielka, leżąca do piskorzowatych, przydenna, no jak sama, jak wskazuje na to jej wygląd zewnętrzny. Budowa jej ciała, ubarwienie, ona jest przystosowana do pływania przy dnie, do ukrywania się przy dnie, stąd ten kamuflaż i do pobierania pokarmu z dna, zarówno naloty glonowe, jak i tam niewielkie bezkręgowce. To jest ryba, która jest często hodowana w akwariach, ale zwłaszcza na przykład kuzynka tej naszej kozy, koza złotawa, również występuje naturalnie, ale kozy są spotykane także w akwenach zarówno stojących, jak i płynących. Także nie zdziwcie się Państwo, jeżeli przypadkiem na przykład złowicie kozę albo na wędkę, to się zdarza bardzo rzadko, ale się zdarza, albo w jakiś czerpak, wiadro przy okazji pobierania prób. To jak mówię, jest ryba niewielka, ale warto wiedzieć, że coś takiego jest. I gatunek, który jest w zasadzie taki charakterystyczny dla całej tej grupy, też długi, wężowaty, przydenny,
charakterystyczne. Wąsy czuciowe. On jeszcze w przeciwieństwie do pozostałych swoich krewniaków z tej rodziny ma tutaj taki wyrostek skrzelowy umożliwiający wymianę gazową. Oczywiście nie cała wymiana gazowa następuje przez uchyłek jelita, większość przez skrzela, ale jest to jak gdyby taki dodatkowy mechanizm. Bardzo, bardzo zwinny, silny i szalenie łatwo przeciskający się przez zakamarki dna. Stąd przysłowie, że ktoś coś wije się jak piskorz. To właśnie od tej lepy. No to proszę Państwa, przeszliśmy do wagi super ciężkiej. Największa w tej chwili, wyjąwszy niektóre okazy jesiotrów, ale z jesiotrem to raz, że mówiliśmy o wyjątkowo wielkich rybach sprzed wieków. Poza tym przypominam, że nie wiadomo, jak to w ogóle z jesiotrem jest w wodach polskich. Natomiast sum z pewnością w wodach polskich występuje i to stosunkowo licznie. U nas osiągając ponad 3 metry długości i masę powyżej 120 kilo, wędkarski rekord polski, czyli ryba złowiona na wędkę, to jest w tej chwili chyba 105,5 kilo, mogłem się tam oczywiście pomylić, ale ten rząd wielkości. Ja zresztą ostatnio udzielałem wywiadu, uczestniczyłem w takiej pogawędce wędkarskiej na temat sumów i tam wyraziłem dwa stwierdzenia, z którymi wędkarze się masowo nie zgodzili w internecie. Mianowicie, że sum w Europie może dorosnąć do uwaga, 5 metrów długości i masy 300 kg. Niniejszym w świetle kamer i dla większej widowni potwierdzam. Sprawdziłem w wiarygodnych źródłach, są to wartości notowane. To oczywiście znowu nie jest tak, że każdy sum nosi w zanadrzu taką buławę marszałkowską, która pozwoli mu osiągnąć 5 metrów. Nie, to są i tak wielkie ryby, ale w bardzo sprzyjających okolicznościach mogą. Wracając do suma. Popatrzcie, w tej chwili niemal wyłącznie rzeki i zbiorniki zaporowe u nas, populacje jeziorowe, niepotwierdzone istnienie. Znowu to nieszczęsne gopło, o populacji goplańskiej suma długo opowiadano, ale znowu żadne odłowy nie potwierdzają obecności tego gatunku. Natomiast w dużych rzekach Wisła, Odra, duże zbiorniki zaporowe czuje się naprawdę znakomicie. Na przykład na odcinku warszawskim Wisły łowione są regularnie sumy w granicach 2 metrów, także to nie jest żadna wielka sprawa. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę na dwie cechy tego drapieżnika. To jest drapieżnik i padlinożerca, które determinują jego sposób żerowania. Po pierwsze, bardzo szeroki pysk. W środku znajduje się tarka, mnóstwo zębów, ale bardzo, bardzo gęsto ułożonych i nie takich zębowych jak u szczupaka. To są raczej takie ostre guski. No mówię taka tarka. Jeśli on w to chwyci rybę, to ona rzeczywiście już nie ma praktycznie możliwości uwolnienia się. Wędkarze muszą bardzo uważać przy podbieraniu sumów. Sumy podbiera się za dolną szczękę, co jest bezpieczne. Ale żeby nie pomylić szczęk, żeby nie zrobić tego za górę, bo jeśli, zresztą najczęściej robi się to w rękawicy, ponieważ jeśli sum się szarpnie, a raczej na pewno się szarpnie, a tu jakiś nowicjusz go tam będzie gołą ręką podbierał za górną szczękę, to może mu tak jak rękawiczkę ściągnąć całą skórę. Także nie należy to do przyjemności. Dla wszystkich, którzy zaczną łowić sumy,
ale zostaną wtedy ostrzeżeni. Wracając do pyska. Wąsy czuciowe, dodatkowy wspomagający element i przede wszystkim bardzo, bardzo dużo komórek reagujących na zmiany napięcia elektrostatycznego. Około 20-40 tysięcy tych komórek, dla porównania człowiek ma 10 tysięcy. Także wszystkie zmiany tutaj, ciśnienia, przepływające ryby, on to wszystko jest w stanie rejestrować. Zbliżającą się burzę, sumy przed burzami dostają amoku, wpływają na płycizny, żerują jako opętane. Na kilka godzin przed burzą, ponieważ ją wyczuwają. Oczy bardzo niewielkie, takie kaprawe trochę, czerwonawe. Co nie znaczy, że sum nie widzi, ale on nie polega na wzroku. Jego podstawowa taktyka polowania to jest, jeśli wpłynie w stado, namierzy stado jakiejś drobnicy, to po prostu otworzyć pysk i płynąć. I wszystko, co wpada do środka, jest moje. Ale pozory, jeśli drobnicy będzie niewiele, trzeba będzie polegać na większych rybach, potrafi być bardzo, bardzo szybki, bardzo zwrotny. Atakować gwałtownie. Szybko się adaptuje. Widziałem film, co prawda z jakiegoś łowiska specjalnego, albo nawet z parku w Wielkiej Brytanii, gdzie sumy nauczyły się polować na gołębie zażywające kąpieli tuż przy brzegu. Po prostu sumy podpływały do brzegu, duże, ponad metrowe ryby i ciach, załatwiały się z gołębiami. Także typowe dla oportunistów. Sum jest drapieżcą oportunistą. Je to i zachowuje się w taki sposób, poluje w taki sposób, co ułatwia mu dostarczenie sobie jak największej ilości energii w jak najkrótszym czasie kosztem najmniejszych wydatków energetycznych. Piękna ryba, bardzo ciekawa. Pamiętajmy, że jest to największy drapieżnik wód europejskich. Mamy jeszcze szczęście, że możemy się cieszyć jego obecnością w naszych rzekach. A to, proszę, prezent od Donalda Trumpa. Znaczy może nie do końca, bo jest to gatunek, który sprowadziliśmy już bez udziału tego pana, żartuję. Głównie akwaryści mają w tym swój udział. Z Ameryki Północnej sumi karłowaty. Do 1,5 kg, to jak ma 1,5 kg, to jest na listę rekordów, powinno się go wpisać. Zazwyczaj tak ma z 15-20 cm. Nazywany pospolicie byczkiem. Jedyne, w czym ma przewagę, to liczba wąsów. Ale tak poza tym żadnych zalet suma europejskiego. Zasiedla błotniste, muliste, niewielkie zbiorniki. Jeśli występuje w dużej liczbie, jest bardzo łapczywy i chętnie nawet łowiony przez niektórych wędkarzy, ponieważ to jest prawda, jest bardzo smaczny, ale trzeba dodatkowo uważać, ponieważ tutaj w tym miejscu, nie widać tego na rycinie, ale uwierzcie mi Państwo, ma koniec, ostatni promień płetwy grzbietowej, to jest szalenie ostry kolec. Ale nie chodzi o to, że ostry. Ostry to tam pal licho, człowiek skaleczy. Ale takie skaleczenie się szalenie długo babrze. Nie chce się niczym, nie chce się w ogóle goić. Może to trwać nawet kilka tygodni. Także no, lepiej z tą rybą, z tą rybą nie ryzykować. Ale pamiętajmy, że jest. No. To teraz najbardziej tajemnicza ryba w naszej ichtiofaunie, najbardziej tajemnicza ryba naszych wód, węgorz. Oj, proszę Państwa, długo by mówić o historii, odkryć faktów i mitów na temat tego gatunku. Ryba, która otoczona była aurą tajemniczości już od czasów starogreckich, ponieważ no zawsze ludzi fascynowała ze względu na nietypowy, wężowaty kształt.
I ze względu na inne cechy, o których za chwilę powiem. Proszę Państwa, jak jest ze statusem węgorza w wodach polskich? Jeżeli ryby te występują w sposób naturalny, czyli bez żadnej ingerencji człowieka w rzekach, oraz w tych zbiornikach stojących, które mają z rzekami bezpośrednie połączenie. Tam mogą sobie występować w sposób naturalny. Natomiast w jeziorach, które nie mają takiego połączenia, w jeziorach zamkniętych, w zbiornikach zaporowych, muszą pochodzić z zarybień. Zaraz będzie to wszystko jaśniejsze, jak to się dzieje. Otóż bardzo, bardzo specyficzną cechą węgorza jest to, że odbywa tarło raz w ciągu swojego życia, ale to jest parę innych gatunków też tak robi, ale tylko w jednym miejscu na kuli ziemskiej, na Morzu Sargasowym. Morze Sargasowe jest częścią Atlantyku, jest fragmentem Atlantyku. Nazwa Sargasowe pochodzi od glonów, od sargasów, od glonów wielokomórkowych, które mogą swobodnie sobie pływać na powierzchni. Po powierzchni. Głębokość Morza Sargasowego to jest około 1000 metrów z dołami do 3000. I węgorze odbywają tarło właśnie tylko w tym, tylko w tym jednym, jedynym, jedynym miejscu. Nikt tego tarła do tej pory nie sfilmował. Nikt. O tym, jak wygląda samo tarło, domyślamy się, spekulujemy na podstawie obserwacji tarła węgorza elektrycznego. Ale węgorz elektryczny i węgorz europejski to są, łączy je tylko pokrój ciała i nazwa. Bo są ewolucyjnie są, to są dwie linie. Także to nie są jakoś gatunki bardzo blisko spokrewnione. Także mówię, przypuszczenia, natomiast faktów. Tutaj praktycznie, jak wygląda samo tarło, tylko i wyłącznie spekulacje. No dobrze, ale zanim do tego tarła dojdzie, węgorze muszą tam dopłynąć na to morze sargasowe. No, to jak to z rybami, jeśli czują, że przychodzi ich czas, że uzyskały dojrzałość płciową, w różnym wieku się to dzieje, od 8 do 15 lat, no to zaczynają płynąć na tarlisko. Z tych wód, których mogą sobie dopłynąć najpierw do morza jednego, potem drugiego, aż na sargasowe, czyli z rzek, rzeki mają połączenie z morzem, bezpośrednie lub pośrednie, no to nie ma problemu, to węgorz bierze i płynie. Ale co ma zrobić węgorz na przykład z jeziora, które nie ma połączenia z rzeką? A czuje, że nadszedł jego czas. No jeśli jezioro jest kompletnie izolowane, no nie ma żadnych szans, on to w jakiś sposób wie. No to trudno, zdaje się na łaskę losu i po prostu nie popłynie się rozmnożyć, bo nie ma jak, no nie zacznie się rozmnażać nagle na moczarce. Ale jeśli znowu, jak dobrze muszą mieć rozwinięte receptory. Nam się to często po prostu nie mieści w głowie. To jest zawód, jak mało wiemy, nie tylko o rybach. Jeśli węgorz wyczuje, że w pobliżu, mam na myśli 2-3 kilometry nawet, znajduje się jakaś rzeka, to on wypełznie zawsze w czwartą noc pełni. Zawsze jak oprzył. Musi być czwarta noc pełni. Wypełznie z jeziora i dopełznie lądem do tej rzeki. Przez długi czas, długi czas opowieści ludzi, którzy widzieli węgorze pełznące po trawie, przez jakieś pole, a nawet po asfaltowej drodze,
wkładano między superbajki, już nie bajki, ale superbajki. Tam że dopisywano jakieś takie historie, że jakiś kłusownik szedł z dziurawym workiem i mu te węgorze wypadły albo coś. Wreszcie do autorów takich opowieści zadawano im dosyć zasadnicze pytanie, ile knajp wcześniej odwiedzili. Ta wyśmiewana przez lata opowieść okazała się prawdą. Węgorze potrafią pełznąć. Potrafią pełznąć po lądzie do rzeki. Oczywiście ja nie jestem do końca pewien, czy te 4 kilometry to jest najbardziej wiarygodne, ale kilkaset metrów kilometr przepełzną na pewno. Także w ten sposób w końcu trafią do morza, a w konsekwencji na tarlisko. Ha, zagalopowałem się. Zagalopowałem się. Na razie jesteśmy, załóżmy, gdzieś na wybrzeżu Bałtyku. Mamy spory kawałek. Tak będziemy z ponad rok płynąć na to morze sargasowe. Nic nie będziemy jedli w tym czasie. Już ustacznia nam się przewód pokarmowy. Nic nie jemy. Mamy post od dłuższego czasu. Nawet półtora roku możemy nic nie jeść. Tylko i wyłącznie płyniemy. Ja mam niestety tablicę, nie mam przezrocza, żeby to Państwo narysować. Znaczy mam tablicę tam dalej, ale to by było za dużo. Muszą Państwo się uzbroić w jakąś taką wyobraźnię przestrzenną. Proszę Państwa, ryba płynie na tarlisko w celu rozrodu. Potrzebuje jak najwięcej sił na ten rozród, na sam akt tarwa, o którym powiedziałem, nie wiemy do końca jak wygląda, ale na pewno wymaga wydatkowania energii. Nie pobiera pokarmu, także sił jej ubywa. Jaką trasą powinna płynąć? No, pytanie chyba oczywiste. Jak najkrótszą, prawda? Jak najkrótszą. Prosto na to tarlisko. I węgorze tak rozpoczynają. Obierają azymut i płyną idealnie na Morze Sargasowe. Po czym w pewnym momencie robią taki objazd. Płyną tak, skręcają, robią obrót i znowu wracają na właściwą trasę. Po co? Tam nic nie ma. Może tak jak może. No cóż, ponieważ nic w przyrodzie nie dzieje się bez przyczyny, a węgorze, tak jak wszystkie ryby, są gatunkami, są stworzeniami dosyć, jak to ładnie mówimy, konserwatywnymi ewolucyjnie. To znaczy długo się uczą. Dużo czasu zajmuje im przystosowanie się do zmian, które wymagają jakiejś ingerencji w geny, w zachowanie. W związku z tym słusznie wyciągnięto wniosek, że one omijają coś, co kiedyś było przeszkodą i się po prostu jeszcze nie nauczyły, że tam nic nie ma. Że efektywnie jest płynąć prosto. Nawet tam jest głęboko w tym miejscu i nikogo nie stać na to, żeby robić jakieś badania dna i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym oczywiście pole dla dywagacji, dla przypuszczeń. To, że był tam jakiś ląd, no to się wydaje raczej pewne, ale jaki ląd? No, proszę Państwa. Oczywiście Atlantyda. To już z uśmiechem witamy tę opowieść o Atlantydzie, ale możecie się Państwo spotkać z takimi mniej lub bardziej umotywowanymi w faktach opowieściami, iż węgorze omijają Atlantydę. Nieważne co, w każdym razie coś omijają. Docierają na Morze Sargasowe, znikają w głębinach wśród glonów i giną. Czy te stare węgorze. Natomiast pojawia się oczywiście narybek. Narybek, który zaczyna spływać, dryfować z Golfstromem, tak równolegle, tylko w dużym oddaleniu do wybrzeży Europy. Proszę Państwa, jak wygląda? Odławiano młode węgorze. Już przez wiele lat temu. Tylko rybacy, bo one wpadały w sieci, nie mieli zielonego pojęcia, że to są larwy węgorzy. Bo one były takie jak listki,
przezroczyste, nie były w ogóle, nie przypominały kształtem dorosłego węgorza nic. No takie po prostu coś, co żyje, jest przezroczystym listkiem. Jakieś tam oczka mu widać. Nazwano to leptocefal. I sądzono, że jest to zupełnie inny gatunek, odrębny gatunek. Dopiero z czasem ktoś sobie uświadomił, że może dać się temu podchować trochę, a nie wyrzucać od razu gdzieś na przemiał, bo to, co z tym robić. I doczekano się jak gdyby transformacji tegoż leptocefala w coś, co nazywamy Monty albo Monte, czyli już taką postać larwalną ciągle węgorza, ale już do rozróżnienia. To widać, że to jest węgorz, że to jest młody węgorz. I właśnie ten narybek po około kolejnym roku spływania z Golfstromem, czyli mamy 2,5 roku od wypłynięcia dorosłych węgorzy na tarło, do przeobrażenia się ich potomstwa, ich dzieci, w formę Monty, która zaczyna dopiero wędrówkę z powrotem do rzek europejskich. W tym stadium węgorze są odławiane w celu podchowywania. Nazywano to kiedyś wylęgarnia, to nie jest de facto wylęgarnia, ponieważ węgorzy się nie da się przeprowadzić sztucznego tarła. Były takie próby, a nawet doniesienia o udanym tarle, ale okazały się szwindlami. W związku z tym tylko i wyłącznie węgorze się podchowuje w celu zarybienia później przede wszystkim jezior PG Rybowskich w naszym przypadku. Odławia się właśnie to stadium Monte, ale no, większość, zdecydowana ta nieodłowionych, wpłynie z powrotem do rzek. Tu już nie będzie żadnego przepełzywania. Sam węgorz z własnej woli nie wróci do jeziora jakimś karkołomnym rowem melioracyjnym. Po prostu będzie żył w rzece jako element tej naturalnej populacji. Ale przyznacie Państwo, że no, trudno byłoby to wymyślić, taki cykl rozwojowy, a jednak natura dała radę. Także chylimy czoła. Ja chylę czoło. Powiedziałem czoła w liczbie mnogiej, bo mówi się chylę czoło, nie chylę czoło. Dobra. Proszę Państwa, ryba nieco przypominająca węgorza pokrojem ciała i również podobnie jak węgorz, a jeszcze w ogóle zapomniałem mówiąc o węgorzu, ale tak jednym słowem, drapieżny i padlinożerny. Ryby, raki, padlina. Dobra, wracamy. Podobny do węgorza pokrojem ciała i również jak on, prowadzący nocny tryb życia miętus, znacznie mniejszy, bo o ile węgorz mógł osiągać tam do 6-7 kg, to miętus 2-2,5, ale to góra. Mieszkaniec przede wszystkim rzek, chociaż występuje także w jeziorach. On nie odbywa wędrówek, jest rybą stacjonarną, również jest drapieżny i padlinożerny. Większe raczej drapieżne, mniejsze raczej padlinożerne. W każdym razie niewielkie ryby, czy żywe, czy martwe, stanowią podstawę jego diety. Jeden wąs czuciowy, wspomagający pozostałe zmysły na dolnej szczęce. Ryba należąca do wątłuszowatych, do dorszowatych, bliski krewniak dorsza, że dorsz oczywiście w morzu. Natomiast tutaj mamy słodkowodnego miętusa, ale jeśli byśmy szukali jego najbliższych krewniaków, to właśnie dorsz. To warto zapamiętać. I podobnie jak w przypadku dorsza, chyba muszę być głodny. Jego przysmakiem są jego wątróbki. Wątróbki dorszowe, wątróbki miętusowe nie ustępują sobie smakiem. Tu i tu są rarytasem. Proszę Państwa, co jest najbardziej charakterystyczne w biologii miętusa? Otóż jest to ryba zimnolubna.
zimnolubna, która odbywa tarło zimą, podobnie jak łososiowate, ale łososiowate latem nie tracą swojej aktywności. Amiantus tak. Kiedy temperatura wody wzrasta powyżej 18 stopni, tam tu są różne wartości podawane, on po prostu popada w letarg. Przestaje przyjmować pokarm, także latem my nie spotkamy żerujących miantusów. One gdzieś tam pod karpami, w rzekach, pod tymi charakterystycznymi takimi nawisami korzeni drzew, gdzieś za kamieniem w odrętwieniu czekają na nadejście lepszych czasów, czyli na ochłodzenie. Dopiero wtedy się ożywiają. Tak jak mówiłem, ryba o aktywności nocnej. No, proszę Państwa, teraz będzie kilka takich ciekawostek o rybach małych i pospolitych. Ciernik. No, na pewno Państwo znają cierniki, takie kilkucentymetrowe, nazwa ciernik od charakterystycznego kolca na płetwie grzbietowej. Pływają sobie praktycznie w każdym zbiorniku niewielkim, tam gdzie jest jeszcze jakaś roślinność, to już w ogóle jest ich pełno. Często są hodowane w akwariach. Chyba że komuś szkoda czasu na jakiegoś pospolitego ciernika. Ale co jest u nich charakterystyczną cechą? Jest to jedyna ryba w ichtiofaunie Polski, która buduje klasyczne gniazdo. Nie gniazdo tarłowe, ale po prostu gniazdo z roślinności, które może służyć także jako schronienie. Także można powiedzieć, że ciernik jest rybą gnieżdżącą się. Tak, oczywiście z lekkim przymrużeniem oka, ale gniazdo buduje. O, co on tu robi? Miały być jakieś małe, a nam się jeszcze zaplątał jeden poważny drapieżnik, a nawet pewnie dwa, bo zaraz sobie przypomniałem, że będzie za nim jego kolega, sandacz. No, o sandaczu też Państwo na pewno słyszeli. Drapieżnik. Przede wszystkim rzeki i zbiorniki zaporowe. W zbiornikach zaporowych osiąga nawet większe rozmiary, no, nawet do 20 kg w polskich wodach. Niewielkie ryby, mniejszy generalnie, na mniejsze ofiary poluje niż szczupak, ponieważ ma węższy otwór gębowy, węższy przełyk. Ale tak duży, 5-kilogramowy sandacz z 20-centymetrową płocią sobie spokojnie poradzi. Raczej przy dnie, nocami podpływa w główne warstwy wody. Dobrze widzi nocą, gdyż podobnie jak sum ma podwójną wyściółkę oka, tak zwane tapetum lucidum. Dzięki czemu widzi dobrze właściwie w każdych warunkach oświetleniowych. Ryba, która apogeum, znaczy najwyższą liczebność, przepraszam, no, że nie apogeum, osiąga w zbiornikach zaporowych po mniej więcej 15-20 latach ich funkcjonowania. Wtedy, kiedy następuje dość duże zmętnienie tych zbiorników. Wcześniej jest jak gdyby w cieniu szczupaka. Szczupak dominuje w zbiornikach zaporowych w pierwszej fazie ich istnienia. Potem wraz ze wzrostem mętności naturalnym szczupak ustępuje sandaczowi, chociaż szczupaki wciąż są. Ale sandaczy jest coraz więcej i więcej, a szczupaków coraz mniej i mniej. I okoń. Kiedyś zaliczany do tej samej rodziny, co sandacz, w tej chwili specjalnie dla niego mamy okoniowate. Urodziwy wilk tonis. Spotkałem się z takim określeniem. Bardzo, bardzo słusznym. Bardzo ładna ryba. No chyba każdy widział okonia. Jego możliwości wzrostu w Europie to około 3 kg i mniej więcej 60 cm długości. Przy czym przyrosty są bardzo uzależnione od diety, czyli od bazy pokarmowej. Bo okonie są przede wszystkim rybożerne, czyli polują na mniejsze ryby. Różnych gatunków, przede wszystkim karpiowate, ale nie unikają także kanibalizmu. Natomiast najlepiej rosną, najlepsze przyrosty mają tam, gdzie mają do dyspozycji skorupiaki.
raki bądź krewetki. W wodach słodkich, na przykład w Skandynawii, dość pospolite są krewetki. Także niech Państwa te krewetki nie zdziwią. Tam w ciągu 8-10 lat szczupak może osiągnąć masę około 2 kg, podczas gdy w naszych jeziorach, żywiąc się głównie na początku bezkręgowcami, potem małymi rybami, jak ma 10-letni okoń, ma 30 cm, to jest, no i tak 40 deka, to jest już dobrze. Także przykład gatunku, u którego dieta decyduje o bardzo, bardzo różnych przyrostach. I z kolei niewydarzony krewniak, daleki krewniak okonia. Jazgarz, ryba wszystkożerna, bardzo, bardzo łapczywa, bardzo, bardzo kolczasta i mała, we wszystkich typach wód występuje, a warto o nim pamiętać, jeśli chodzi o kwestie ekologiczne, że mimo tych koluchowatości, tych kolczastych płeb, on jest bardzo smaczny. W związku z warto o nim pamiętać także ze względu na nas. Jazgarz jest głównym składnikiem klasycznej rosyjskiej zupy rybnej, uchy. Ona jest robiona przede wszystkim na jazgarzu. Ale jeśli chodzi o samą ekologię, no bo ucha nie jest w tym przypadku najważniejsza, to będzie chętnie zjadany przez wszystkie ryby drapieżne. Począwszy od okonia, a skończywszy na sumie. No i proszę Państwa, szczęśliwie dobrnęliśmy do końca, a chciałem Państwu pokazać chyba najbrzydszą rybę polskich wód, tak jak na ironię, mieszkańca górskich rzek i potoków, głowacza. Głowacz nie jest duży, ale przyznacie Państwo, że jeśli chodzi o urodę, to chyba ani świnka, ani certa, ani jazgarz, mimo wszystko w tym negatywnym wyścigu, nie mogą się z nimi równać. Proszę Państwa, na kolejnych dwóch wykładach będą pozostałe kręgowce związane z ekosystemami wodnymi, a potem przejdziemy do tej części bardziej ćwiczeniowej. Ja wtedy będę już Państwa prosił o bardziej aktywny udział z Państwa strony, to znaczy przesyłanie mi pewnych zadań domowych. One nie będą jakieś bardzo, bardzo skomplikowane, ale o tym jeszcze zdążę powiedzieć. Na razie jeszcze trochę teorii, ale dla tych wszystkich, którzy czekają z utęsknieniem już na ćwiczenia, też ten materiał ćwiczeniowy będzie. Także dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia.